to słuchajcie, wszystko stoi puste, wszystko, nawet nic nie jest użytkowane. Witajcie. Ho, ho, ho. No to się zapowiada mega ciekawie. Masakra. Prawda, może zwierzątek już nie czuć. Raczej wilgoć i stęchliznę. Ale... no... tu były zwierzątka, nie powiem wam czy krówki, chyba nie, być może świnki, nie znam się na tego typu rzeczach, przepraszam, ale na szybko postaramy się zobaczyć, oprócz tego dworku, który wam już pokazywałem, tu na pewno był spichlerz, tu też miałem okazję być, szybko wam go zaprezentuję, bo tu tak naprawdę najciekawsze rzeczy to są chyba tutaj. Rok 1951, książka obrachunkowa. No, zobaczcie w jakim to jest stanie. Musiało być to najprawdopodobniej gdzieś składowane. Jakiś gupol najprawdopodobniej to niedawno musiał wyjąć, bo jest to w zbyt dobrym stanie. Z 58 jakaś książeczka. No może nie rachunkowa, zapisywali różnego rodzaju rzeczy. Tu też z 58. Niezłe. Przepraszam, że nadepnę. A tu za to już książka magazynowa z 77. Jak obiecałem, szybko sobie wejdziemy do góry. Aczkolwiek jeszcze zerknę, czy nikt tutaj nie jest ciekawy, co ja robię. Ale chyba nie, bo tu już tyle lat stoi puste, że co tu można zniszczyć lub zepsuć. To taka szybka eksploracja. Całkiem przyjemnie. Myślę, że część ludzi marzyłaby, żeby na przykład sobie to zrewitalizować, albo może po prostu przebudować na części mieszkalne. No właśnie, stary monitor Formac, nie pamiętam w ogóle takiej firmy, ale możecie sobie zobaczyć, jak wygląda od środka. Tu jest prawdopodobnie lampa czy tam żarówka, która rozświetlała ten kineskop. Masakra. Fajne widoki. Prawda. O. Stare worki z resztkami czegoś, nie wiem czego. Fajnie to wygląda, słuchajcie. Jeszcze macie, nie wiem ile będzie widać, części starej wagi, takiej mega starej, gdzie oni tutaj właśnie ważyli
cały towar. Zobaczcie, jaki to jest wielki kompleks. Idę się schować, żeby mnie nikt za bardzo nie widział. To słuchajcie, wszystko stoi puste. Wszystko. Nawet nic nie jest użytkowane. Pozwólcie jednak, że skupię się na tym, żeby patrzeć pod nogi, bo można tutaj łatwo się załatwić. Wita nas wyłącznik prądu. Oja! Łe! No to chyba... No tutaj zdecydowanie zwierzątka już czuć. Łoja. Powiem wam, chyba pierwszy raz jestem w takim miejscu, no na pewno opuszczonym. Robi wrażenie. Tu jeszcze jakiś silnik. I coś tutaj jechało. Nie wiem, czy żarcie dla nich. Nie mam zielonego pojęcia. O! To jest angielka. Zdecydowanie to jest angielka. Czyli tutaj pewnie dogrzewali się pracownicy, gdyby było im chłodno. No nie mówcie, że jest wyżej. Ale jaja. Ja nigdy nie chodziłem w czymś takim. Nigdy. Jestem człowiek z miasta. Tu jest pełno siana. Słuchajcie, ja tam nie będę wchodził. Bo tu może być coś pozarywane i się znajdę poziom niżej. Ale jest genialnie. Dobra, ludziska, którzy się znacie. Gdzie ja jestem teraz? W stajni? Nie za bardzo wiem. Nie znam się, więc w razie czego pomóżcie. Widzicie to, co ja? Chyba widzicie. Poszedł. Poszła. Ale widoczek. Wow. Wow, 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 wow. Jeszcze raz wow, naprawdę. Dobra, został mi ten ostatni budynek. Też od razu rozdzielnia prądu. Żleby to się nazywa? Chyba tak. Czyli tu jeszcze na górę pewnie gdzieś, przynajmniej o jakiejś drabinie można było wejść. Słuchajcie, piszcie mi w komentarzach, na przykład, że w tej minucie zwiedzam to, a w tej tamto. Ja się też czegoś nauczę i może ktoś, kto przeczyta komentarz wasz, również uzupełni sobie wiedzę. No nie. Tu nigdzie nie wyjdzie. Słuchajcie, z tego miejsca będę się z wami żegnał. Tam jest jeszcze jakiś kanał samochodowy. Nie wiem, czy mi się do niego chce iść. Zobaczcie, cały folwark, te zabudowania XIX-wieczne, bo tego nie powiedziałem, stoją puste i niszczeją. Ale tam jest wejście do góry. Zobaczymy, może jeszcze się tam wbije, jak będzie ciekawego, to dogram. Dwór XIX-wieczny, osobnym materiałem, reszta osobnym. Trzymajcie się, cześć!